Ho, ho, ho! Hejo, hejo! Hejo, hejo! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym mikołajkowym odcinku. Znowu zobaczcie, był u nas Mikołaj. Ojejku, jest ciężka, ogromna paka. Kochani, Edytka wam powie od kogo. Tak, to jest paczka od pani Marii ze Świebodzic. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. To jest druga paczka od pani Marii. Jak pamiętacie, ta poprzednia też była ogromna. I ciężka. I ciężka. Ta jest tak samo. No i kochani, no, cóż tym razem pani Maria przesłała? Jesteście ciekawi? No to szybciutko. Mamy tak. Nożyki w rękę. Ja już mam. Ja mam za to nożyczki. No i pomagajcie Edytce otwierać tę paczuchę. Ale ogromna, jaka ciężka. Tylko ostrożnie, Edytko, tak. Edytka już ma taką wprawę, że... Pójdzie, pójdzie. Okej. No i co? Otwieramy, no co? No otwieramy. Och, och, och. Uwaga, uwaga. No to musimy zdjąć, Edytko, żeby pokazać. Dobra, to jest. O, książki! Oj, 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 zobaczcie. Książki na górze. Więc co? Tradycyjnie wyciągamy wszystko na stół i pokazujemy, prezentujemy. Tutaj. A co ci nie będzie przeszkadzać? No, zaczekaj, Rytko, zaczekaj, zaczekaj. No, tutaj wezmę to potem, wiesz? Powyciągaj wszystko. Może ja ci będę podawać? No dobrze. Chociaż zaczekaj. Wiesz co, odsuń się troszeczkę. Ściągniemy sobie to na... Na kolana? Na kolanka. O, dobra. Właśnie. Mam na moim i na twoim jest? Jest. Dobra. No to wyciągamy. Ale wszystkie jak pięknie popakowane. Zabezpieczone. Ile tego wszystkiego? Orety. Orety, kabarety. Ojejuśku. Dobra. A tu co, tu jest jakieś drugie dno? Czy mi się wydaje? Jeszcze weź. Dobra. Pani paka pusta, zostawiamy, oczywiście wiadomo, co tradycyjnie, bałagan na sam koniec. Dobrze, no to może ja przyjdę już do was troszeczkę bliżej, prawda? Tak. Dobra. I już, a Edytka sobie tutaj ogarnie. To książki na razie położymy na książkach. Chodźcie, żeby nas było widać, o właśnie, tutaj może tak, troszeczkę niżej. Książki. No to może na początek książki, rzeczywiście, tak? Tak. Dobra, to ty tylko może odwijaj sobie, co tam chcesz. Dobra. Wreszcie to są nożyczki, a ja wam pokażę książki. Działka na balkonie. Tutaj mamy. Ogród przy domu. O, na wiosnę się wszystko będzie przydawać. Rośliny w zacienionym ogrodzie. Super poradniki. Krzewy ozdobne w ogródku. Kochani, encyklopedia roślin. Oj, oj, oj. Zielone koktajle. Naprawdę bardzo, bardzo fajne książki. O, dania z mięs. Coś dla mnie. Edytka niech sobie zostawi. Sprawdź, co radzi lekarz. Gdzie masz nożyczki? Tutaj są jakieś, bardzo proszę. Dziękuję. Romanse. Kolejny romans. To nie dla ciebie, Edytko. Popularne kwiaty w ogrodzie. Piękne książki. Odłożymy je na boczek. Potem jeszcze oczywiście zobaczycie. No i teraz... Ale piękny talerzyk.
śliczny. Ale cudeńko. Ale jak się mieni. No, ale śliczny. Piękny. Proszę. O, ho, ho, tutaj też coś cudnego. Taka miseczka. Zobaczcie, ale piękna. Oj, 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 oj. I świecznik. Świecznik. O, taki chyba podobny mamy. Podobne, no. Nie? Podobne świeczniki mamy. I teraz nie wiem, czy od pani Marii, czy... Myśmy znaleźli? Jejku, czasami wiecie co? To nam się miesza gubi. Troszeczkę, tak. Człowiek się gubi, naprawdę. No ale sami wiecie, że tego jest tak dużo. O, to jest ty, jaki fajny kubek. No. Świetny kubeczek. Kubki ja też oczy. Bardzo fajnie schodzą. Ja to oczywiście szeleszczę. Tak, wiadomo. No ale Edytki, no nie mogę wyciąć, prawda? Bo Edytka musi przecież być zawsze. Tak, ja potem z góra. O jacie, czyżby to była jakaś cukiernica? Mm-hmm. Szukamy dołu? Szukamy dołu. Tutaj, nie, tu drugi kubeczek jest. Ale okej, zostawmy, czekajcie. Ale piękne, ciężkie. Zobaczcie. No właśnie tak też przyszło mi to do głowy, ale to chyba nie pasuje. Nie pasuje? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Bo myślałem, że będzie pasował do tego, zobaczy, tak jak Edytka, ale to jednak nie. Nie ma co. Coś tu jest schowane w środku. Co ty? Ale zobacz, jaki super. O rajuśku. Ty wstrętny kuliku. To ale... my sobie zostawimy na Wielkanoc. No pewnie. No pewnie. I będziemy mieli super ozdoby, tak jak choinka piękna. Na święta Bożego tak. Narodzenia. A to będzie właśnie na Wielkanoc. Co myślicie o tym pomyśle? Mhm. Mhm. Trzeba zajączki zbierać. Ale jaki super. O, drugi kubeczek. Piękne, bardzo ładne te kubeczki. Cudne. Ole sztuczce. Mm-hmm. To właśnie odsuwa, Edytko, czy nie? Nie, to nie odsuwa się, bo to jest pęknięte. Aha, pęknięte jest. Masz, może ty spróbujesz. Tak mi się wydaje, że to trzeba do góry podnieść, wiesz? Dobra. Oj, oj, oj. Czekajcie. Ale się to zaparło. Mm-hmm. Tu. No i tutaj właśnie z tej strony musisz. Oj, 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 oj. Już podhaczysz. No to może spróbujemy. Tylko tym? No tutaj tak sam dół, nie? Dobra. Uważaj na palce. Okej. Okay. Poszło. Udało przepraszam. Się. Tak to jest, jak się robi na... Bez ale, cięcia. Ale właśnie... Tutaj pęknięta jest góra. I to się zaklinowało. Pęknięta jest góra, tak. Więc to odłożę tutaj na boczek. Ale zobaczcie, jakie łyżki. O rajuśku. Oj, oj, oj. Zobaczcie. Ale śliczne. Tutaj tak. I tutaj z tyłu coś jest. Oj, 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 oj. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj coś jest napisane. Tak, wygrawerowane. Oczywiście, ja teraz... Będziesz czytał? Coś tutaj jest 20. 20... Kopiejek? Nie wiem właśnie. Bo wtedy, co mieliśmy tą łyżkę, też taką właśnie, to też mówiliście, że ona jest posrebrzana, czy coś takiego. Tak, ona tak. była 16 chyba. I też były komentarze, że
16 kopiejek, tak? Ta łyżka właśnie jakaś ta stal nierdzewna, cena 16 kopiejek, coś takiego. Tutaj jest 20, ale nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale piękne, piękne są. Raz jeszcze wam pokażę. O jacie. Ale cudeńka. Wow. No, no, no. To mi się zagotowało pod tą czapką. Dobrze, to ja sobie tę pokrywkę tutaj wezmę też, bo to jest od kompletu, więc niech to będzie tutaj. A tak wygląda, kochani, właśnie całość. Ale to piękne. Jest taki płynniczek, wiesz? O! Ale jaki cudny. Mhm. To jest plastikowy, tak? Mhm. Plastikowy, prawda? Taka szkatułka, pojemniczek plastikowy, na różności jakieś. Zobaczcie. Ops. Elegancko. To może przesuń coś do mnie, bo tam już nie masz gdzie miejsca. Dobrze, dobrze, to ty sobie przesuń. No, przesuń, przesuń. To ty sobie przesuń. Tutaj i tutaj. To możesz, daj ten nóż. O, ja myślałam, że to jest świnka Peppa. Bo tak różowo się zrobiła. Tutaj kotek. Fajny talerzyk. No i tutaj króliczek, Canfor Babies, czyli to chyba dzieci talerzyki to dla dzieci. Tak. Tu też Canfor. Ale cudne, ale cudne. Kolorowiutkie. Edytka, ja coś czuję, że my się za grubo ubieramy do tych paczek. Za dużo emocji, prawda? Bo są emocje, słuchajcie, to nas tak grzeje. Ale wazonik. Super. Że po prostu już pocimy się. Ale piękny wazonik. Tutaj są takie motywy, kwiatki. Nie wiem, czy... O, Edytka, co masz za szaszetę? Tutaj środeczek. No i tak. Ale piękny. Naprawdę bardzo ładny. Mam nadzieję, że to oddaje ten kolor piękny w telefonie. Oj, jaka portmonetka! To jest chyba portmonetka, prawda? Na drobiazgi. Na drobiazgi. Na drobiazgi, hops. Ja cię kręcę. No, super. Zaraz zobaczę, czy mam wydać. I tu z takim portfelem wyskakujesz na targu staroci. Też dobre. Ojejku, jakie cuda. To jest świecznik. O, świecznik, no. Lanzarote, czyli to jest pamiątka. Pamiątka chyba z wakacji. No, jak weźmiesz tutaj z ogień, nie? Tak, a to jest wulkan. No, i tutaj jest... O, zaraz... Aha, czekajcie. O, chyba coś takiego powinno być. Tutaj jest podgrzewacz. Nie? Mhm. Coś takiego. Tylko ten tak wchodzi na styk. A nie chcę go wciskać. Przepraszam. O, już jestem, kochani. Ale fajne. No zresztą też chyba widzicie na naszej ławie i w ogóle mamy bardzo, bardzo dużo świec. Tak. Świeczników. Mhm. Zostawiamy sobie te rzeczy. No i krótko mówiąc... To jest romantycznie. Oszczędzamy. Zobacz, na Rajuśku! Czadnie! O Rajuśku, zobaczcie, zaraz się uśmiejecie, no. Ale giguś! Ale cudny! To jest ten, niskopodłogowiec. Jamnik. Czyli jamnik. Ale cudak! Jaki piękny! Niesamowite! Niesamowite. Niesamowite? To patrz na tego. Jaki super. To jest dopiero jamnik. To jest dopiero metraż. Patrzcie, jaki... Jaki giguś ma... Ale są super. No, ojejku. Ja cię kręcę. No, ten jest długaśny dopiero. Ale piękny. Ale się uśmiejemy dzisiaj też. No coś fantastycznego.
Chyba wchodzi w zakręt, nie? Zobaczcie. Chyba wchodzi w zakręt. Ale cudne, ale cudeńka. Pani Mario, naprawdę przefantastyczne rzeczy. Ojejku, jaka piękna misa, półmisek taki. Prześliczny. Piękny. Piękny. Ojejku. Dobrze, że Pani Mario pięknie jest zawinięte. Tak, że się nic nie potukło. No jak na razie, ale widzimy, że wszystko jest naprawdę konkretnie. To to damy tutaj. Bo znowu nam zaczyna brakować miejsca na stole. Tyle jest pięknych podarunków. Ojej, jakie ciężkie. Popielnica. A to chyba jest popielniczka. Mhm. Ojejku, no. O jasny gwint. Bardzo ciężka. Ale piękna popielnica. Ślicznie. No my z Edytką nie palimy. Na szczęście papierosu. O, młynek. Także popielniczki nie mamy nigdy w domu. My nie mamy popielnicy w domu, nie? Jak ktoś przychodzi do nas w gości... No to dajemy słoiczek. To dajemy słoiczek, no. Proszę. I wyganiamy na balkon. Albo nie, bo jeszcze nikt nie będzie chciał przyjść. Bo tak mówię. Nie, nie wyganiamy na balkon. Tylko na papierosa oczywiście, potem można wrócić. Prawda, Edytka? Tak. Dobra. Oczywiście. Młynek. Młynek. I co było mielone teraz? Kawa chyba. Kawa. Mhm. Jest, bo czasami jest tak od razu czuć pieprzem na przykład, też, nie? Też biorę. Bo w tych pieprz. Młynkach też pieprz, prawda? Mhm. Można było mielić. Ale super. No. Mhm. Kochani, kawkę? Komu kawkę? Świeżo zmielona. O! Zobaczcie! Ale super! Ale czad! No piękny, piękny! Tutaj jest coś napisane. Nie wiem, ale tutaj jakby by coś było, nie? Zobaczcie. Jeszcze spód. Gdzie podglądasz, Edytko? No bo tutaj sypiesz. No i dobrze, bo to jest świeżutka kawa. O, kolejny! O, ja tu mam nucha. Ale super. Oho. Czyżby, drewniany. Czyżby pani Maria miała jamnika w domu? Albo, bo takie zamiłowanie do jamników. No właśnie. Prosimy nam napisać, no bo tu już jest trzeci niskopodłogowiec w paczce. Ten jest drewniany. Ale ma nohal. Przepraszam, że szeleszczę. Dobrze, ja się postaram. A, no to mamy. A, no właśnie. Pamiętacie? Talerzyk? Ale śliczny. No to ja już mam jakiś pomysł. A, na to. Super. Kawkę? Kawkę. Ale piękne. Cudne. O rajuśku. Jakie cudne. O rajuśku. Czekaj, już ci pokazuję. Ho, ho, ho. Oryginalne opakowanie. Już wam pokazuję. To są łyżeczki. Ale piękne. Ale piękne. Sześć sztuk. Sześć sztuk. Tutaj jest tak, nie wiem czy zauważyliście, jest tutaj jakiś
Resowia, Rzeszów. Wyrób metalowy. I symbol. Jaki symbol? Nie wiem. Tutaj coś jest takiego, zobaczcie. Ale te łyżeczki są przepiękne. Jak cię kręcę. Ale niespodzianka, pani Mario, po prostu szok. W oryginalnym takim opakowaniu. Tak. No piękne. No piękne. Ja cię. Maszyna do szycia. A, taka ręczna. Taka ręczna. Mhm. O, zobaczcie. Szpulka jest już nawinięta tutaj. Czyli widzicie, no, Sylwester idzie, komuś brakuje sukni, no to sobie szybciutko. I na bal, tak. Kochani, i na bal. O, rany. Tutaj. Też wszystko w oryginalnym opakowaniu. Zobaczcie. Numer artykułu. I w ogóle. Tutaj mamy całą instrukcję. O! Instrukcję obsługi. No to też fajna sprawa, nie? Taka ręczna. Mhm. Nie musisz wyciągać całego. A ty, Edytko, masz w czymś na bal? No. Muszę pomyśleć. No bo ja krawat mam. To pójdziesz w samym krawacie? Dostałem od Krysi przecież w paczce. No masz. Więc ja mam. Co jest? Proszę bardzo. O! One są, zobacz, tutaj zamykane. Z zabezpieczeniem takim, tak, żeby się nie rozchodziły. O, pamiętacie? No i zobacz. Co takiego? Do tego masz talerzyk. O, to jakiś komplecik. Mhm. Tak, żeby fajnie wyeksponować jakieś cacuszka. I już wam pokazuję. Na przykład takie. My zakupiliśmy sobie kilka takich właśnie, nie? Podpórek. Tak. Takich przeźroczystych. Mhm. Ale ładne. To też trzeba zamknąć. Mhm. Piękne. Okay. A, no bo nie wiem, bo się zachwycam tym, a mam wam pokazać te talerzyki. Tak. I ten jeszcze jest. A jak się prezentują właśnie, no to wam powiemy. Proszę, na ciebie portfel skórzany. O kurcze. Taka miękka skórka, nie? No. Cielęca jakby. Mm-hmm. Nie? Tak. Zobaczcie. Hops. Hops. Piękna, delikatna, cielęca chyba skórka. Na te swoje kokosy, drugi portfel. Drugi? O rajuśku. Tyle będzie tych kokosów? Też fajny, mięciutki. Jest chyba wizytownik. Podnieś. Mhm. Tak, to jest na wizytówki. Tak. Edytka dobrze mówi. Hops. I możemy. Mhm. O, dostaliśmy wiadomość od kogoś. Pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem od kogo, bo nie jest zapisany numer jeszcze, czyli kto? Ktoś nowy. Ktoś nowy, ktoś jeszcze do nas nie pisał. Proszę, to też na wizytówki. Też na wizytówki, mhm. No. Z dwóch stron. Oj, chyba musimy sobie zrobić troszeczkę wizytówek. Może takaś podpowiedź? O, zobaczcie się tutaj. I z drugiej strony. Wygląda jak drzwi. Aha. Nie? Déjà vu.
No już nie będę otwierał tego, bo chyba... A już, dobra, jest. O, skrzat. To chyba na karty, albo też na wizytówki. Na karty. Chyba na karty, nie? Takie były właśnie też w kompletach. Mhm. Proszę. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Też chyba na dowód, na karty. O, to już jeszcze po... Rany! Na każdy dzień inny. Zobaczcie, kolejny portfelik. Będzie zmieniał jak ja torebki. Ja cię kręcę. No. Wszystko oczywiście skórzane, bardzo mięciutka, delikatna skóra. Tak, termometr. O, termometr. Sprawdźmy, ile aparatów jest. Zobaczycie? A to co? Radyjko. Radyjko, biwak. Unitra Diora. O, ja cię kręcę. Radyjko, biwak. I tutaj jest pod spodem, tutaj właśnie, chyba tutaj, Unitra Diora. O rajuśku, antenka. Hops. Oj, oj, oj. Dobra. Żeby i co, czegoś... i to jest na baterię, tak? Tak, i to jest na baterię. Ale super. No i na biwak. Mhm. Tutaj jest głośność, tutaj się szuka fal. Uwaga. Tak, tutaj jest głośność. Z tyłu wygląda tak. Nie wiem, czy dobrze widać. I tutaj od spodu jest chyba miejsce na baterię. Tak, R6. Cztery bateryjki R6 wchodzą. Nie wiem, czy ja to... Uda mi się... A, udało mi się. Czyli na paluszki chyba, nie? Nie. Mhm. No, na paluszki. A to nie są takie płaskie? Nie, wydaje mi się, że to paluszki. Zaraz zobaczymy. Zresztą sprawdzimy. To zamykamy. Ale czaderskie. Super, no. Radyjko. Wszystkie fantastyczne podarunki od pani Marii. No, rozłożymy to na całym stole, zaraz musicie, wszystko pokażemy. Musicie je zobaczyć raz jeszcze. Czyli co, standardowo bałagan? Oczywiście, no tradycja to tradycja. No to zwłaszcza w święta. Zobaczcie, moje stanowisko, jakie czyściutkie. A teraz do Edytki idziemy, uwaga. Oj, 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 ale sprzątania. Czyli wiadomo, kto będzie już sprzątał. No dobra. To teraz popatrzcie raz jeszcze na te fantastyczne podarunki, prezenty od pani Marii. No i całej jej rodziny na pewno. I pozdrawiamy, tak, oczywiście, pozdrawiamy, ale do... Bardzo dziękujemy. Do, kochanie, dojdziemy. Podsumowania zaraz dojdziemy. Chcemy jeszcze raz wam pokazać to wszystko z tej perspektywy, jak zawsze. No i tak, zobaczcie sobie tutaj te łyżki stołowe. Być może teraz bardziej to będzie wszystko widoczne. Mhm. Jedną wyciągnęliśmy. Tak, żeby wam pokazać. Coś tutaj jest napisane. No, po rosyjsku, z cyrylicą, tak. To są rosyjskie łyżki. No i uwaga, coś widać? No to jest chyba max. Nie. To jest max, co ja mogłem przybliżyć. Tak, zrobić. Tutaj jest ta przepiękna filiżaneczka, zajączek. No tutaj te niskopodłogowce, to cudne są po prostu te jamniki. Tak, zobaczcie, tutaj są te piękne kubeczki, książki, wazonik. Tak. No i drugie, Edytko, wyciągnij też jeszcze jedno. Dobrze. Tu są te łyżeczki. Tak, jedną daj do góry. Tutaj też zobacz to. Dobra, tak wyglądają, zobaczcie tutaj. Tutaj coś takiego. No i z tej strony tak
Sam musiałem zerknąć jeszcze. Podglądasz? Podglądam. Dobrze. No i tak. Portmonetka? Nie, no to jest... To jest kaportówka, torebeczka. Torebeczka, oczywiście. Portfele? Na kokosy? Na wizytówki. Od emocji pewnie temperatura wzrosła. Tutaj piękne są te talerzyki. Wyeksponowane właśnie. Młynek. Maszyna do ręczna. Radyjko. Radyjko, biwak. Naprawdę bardzo dużo skarbów. Za wszystkie dziękujemy. I przechodzimy do... podsumowania. Mariusz, chwila, zanim będzie podsumowanie, to jeszcze chwileczkę. Co takiego? Króliczek zostawiamy dla siebie na Wielkanoc. Króliczka zostawiamy. Tak. No i chcę by sobie zostawić tą filiżankę i schować ją do gablotki na pamiątkę. No właśnie, bo ja już coś tam wam wspomniałem, ona jak... ona jest przepiękna. Zobaczyłem ją w komplecie, że jakiś pomysł na nią będziemy mieć. Oczywiście. Także proszę bardzo. Lecimy do gablotki. Lecimy do gablotki naszej cudownej, fantastycznej. Muszę zrobić miejsce. Jeżeli chodzi o panią Marię, no to my mamy od pani Marii te piękne aniołki. Tak. Prawda? Tak. No właśnie, też sobie zostawiliśmy. Oczywiście. Piękne aniołki, a teraz zostawiamy jeszcze... tą śliczną filiżankę. Oj, myślę, oj, że tutaj będzie fajne miejsce dla niej. Oczywiście. Pięknie. Cudnie. Super. Tak jest. Ale nam rośnie gablotka. Ale nam rośnie gablotka. No to teraz możemy tak, przejść do podsumowania. Tak jak choinka. Tak jak choinka. Taka malutka, a tyle się zmieści. Tak, pomieści naprawdę bardzo dużo, no. Dobrze, no to chodźmy do podsumowania. Pani Mario, to są przepiękne rzeczy, przecudowne, naprawdę fantastyczne. Bardzo za nie dziękujemy. No, nie możemy się napatrzeć. Każda rzecz to po prostu jest super. Wyjątkowa, naprawdę dla nas to fantastyczne podarunki. No, druga paczka od pani Marii. Tak. No, hej. Wiecie co, naprawdę, no. Tak jesteśmy szczęśliwi, tak po prostu... no już będziemy się powtarzać, tak. No bo wiecie co, tych paczek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sami wiecie doskonale, nie spodziewaliśmy się naprawdę przenigdy i w najśmielszym... Bardzo nam w tym momencie bardziej miło, że te paczki przychodzą z takim natężeniem, że jest ich tak wiele i są przecudowne. No i na święta, no w grudniu właśnie na święta, jak prezenty, kochani, my siedzimy i rozpakowujemy jak takie duże dzieci i cieszymy się naprawdę z każdego podarunku. No i dokończę jeszcze, bo słuchajcie, w najśmielszych wyobrażeniach, marzeniach, planach nigdy nie sądziliśmy, że tych paczek będzie tak dużo, że tak serdeczni będziecie dla nas i po prostu tak chętnie i będziecie chcieli no tam przesłać coś. Już nawet nie wiem, co ja mówię teraz, Rytko, więc powiedz ty, że no nie spodziewaliśmy się. Nie spodziewaliśmy się, i być może dni zbraknie w miesiącu, w tym grudniu, żeby wszystkie pokazać paczki. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy w szoku. Serduszko się naprawdę nam bardzo raduje. No i tak jak Mariusz wspomina, to jest coś niesamowitego, to co się dzieje. Wy jesteście niesamowici, Przede wszystkim wy jesteście tak, niesamowici. Za wszystko wam dziękujemy, ściskamy was bardzo, bardzo mocno. No i żegnamy się, dziękujemy jeszcze raz za wszystko. Buziaczki, pozdrawiamy. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.